Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Metanoia. Konsekwencja spotkania z Chrystusem Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 sierpnia 2000 roku. Psalmista mówi, Ty zapisałeś moje życie tułacze. W tym krótkim i ważnym zdaniu zawarte są dzieje człowieka, błąkającego się na pustyni samotności zła i oschłości. Popełniając grzech. Zburzył on wspaniałą harmonię stworzenia, ustanowioną przez Boga na początku, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Jak można by oddać sens znanego tekstu z Księgi Rodzaju? Jednakże Bóg nie oddala się nigdy od swego stworzenia, co więcej, jest zawsze w nim obecny, jak mówią piękne słowa świętego Augustyna. Gdzież więc byłeś, panie, w owych dniach? Jak daleko ode mnie? Błąkałem się daleko od ciebie. Ty natomiast byłeś bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek. We wspaniałym hymnie psalmista przedstawił również daremną ucieczkę człowieka. Przed swym stwórcą. Gdzież się oddale przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła. I podtrzyma mnie twoja prawica. Jeśli powiem, niech mnie przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło, sama ciemność nie będzie ciemna dla ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje. Mrok jest dla ciebie jak światło. Bóg ze szczególnym oddaniem i miłością szuka zbuntowanego syna, uciekającego przed jego spojrzeniem. Wszedł na zawiłe drogi grzeszników przez swego syna, Jezusa Chrystusa, który pojawia się na scenie dziejów jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jego pierwsze słowa wypowiedziane publicznie brzmią: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Pojawia się tu ważne pojęcie, które Jezus będzie wielokrotnie wyjaśniał w słowach i czynach. Nawracajcie się, po grecku, metanoeite to znaczy, niech dokona się w nas metanoja, radykalna przemiana umysłu i serca. Trzeba oderwać się od zła i wejść do Królestwa Sprawiedliwości, Miłości i Prawdy. Które już się zaczęło. Trylogia, jaką stanowią przypowieści o Bożym miłosierdziu, zebrane przez Świętego Łukasza w piętnastym rozdziale jego Ewangelii, ukazuje najwyraźniej, że Bóg czynnie poszukuje i z miłością wyczekuje grzesznego stworzenia. Przez metanoję, nawrócenie, człowiek powraca, podobnie jak syn marnotrawny. By uściskać Ojca, który nigdy o nim nie zapomniał, ani go nie opuścił. Komentując tę przypowieść o Ojcu pełnym miłości do Syna, uwikłanego w grzech, święty Ambroży wskazuje na działanie Trójcy Świętej. Powstań, biegnij szybko do Kościoła. Tutaj jest Ojciec, tutaj jest Syn, tutaj jest. Duch Święty. On wychodzi ci na spotkanie, ponieważ słucha cię, gdy medytujesz w twym wnętrzu i w głębi twego serca. Gdy jeszcze jesteś daleko, On cię widzi i biegnie. On widzi w twoim sercu, zbliża się, aby cię nikt nie zatrzymał. I do tego bierze cię jeszcze w ramiona. On rzuca się na szyję, ażeby podnieść tego, który leżał na ziemi, i sprawić, by ten, kto był przygnieciony ciężarem grzechów i pochylał się nad rzeczami ziemskimi, na nowo zwrócił wzrok ku niebu, gdzie powinien szukać własnego stwórcy. Chrystus rzuca ci się na szyję, gdyż chce cię wyrwać z pętnie woli i włożyć na twoje barki słodkie jarzmo. Spotkanie z Chrystusem zmienia życie człowieka, jak ukazuje historia Zacheusza, której wysłuchaliśmy na początku. Przydarzyło się to również grzesznikom i grzesznicom, którzy na swych drogach spotkali Jezusa. Najwyższy akt przebaczenia i nadziei wypełnia się na krzyżu i zostaje ofiarowany złoczyńcy, który doznaje metanoi. Gdy rozstając się z życiem, mówi do swego towarzysza. Odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Złoczyńca błaga, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus odpowiada mu. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. W ten sposób Chrystusowa misja na ziemi zapoczątkowana wezwaniem, by się nawrócić, a żeby wejść do Królestwa Bożego. Kończy się nawróceniem i wejściem do Jego królestwa. Misja apostołów również rozpoczęła się od usilnego wezwania do nawrócenia. Tym, którzy słuchali pierwszego przemówienia Piotra, przejęci do głębi serca i pytali zatroskani: cóż mamy czynić? Apostoł odpowiedział: nawróćcie się, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Odpowiedź Piotra została przyjęta z entuzjazmem. Tego dnia nawróciło się około trzech tysięcy dusz. Po cudownym uzdrowieniu Chromego Piotr ponowił swe wezwanie. Przypomniał mieszkańcom Jerozolimy ich straszliwy grzech. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego. Zabiliście dawcę życia. Jednakże złagodził ich odpowiedzialność, mówiąc: Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości. Następnie wezwał ich do nawrócenia i wzbudził w nich ogromną nadzieję. Dla was w pierwszym rzędzie Bóg posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Apostoł Paweł także głosił nawrócenie. Mówi o tym w przemówieniu przed królem Agrypą, opisując w następujących słowach swój apostolat. Wszystkich nawoływałem, a potem i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Paweł nauczał, że dobroć Boża chce nas przywieść do nawrócenia. W Apokalipsie sam Chrystus wzywa wielokrotnie do nawrócenia. To usilne wezwanie. Wypływające z miłości, ukazuje pilną potrzebę nawrócenia, jednakże towarzyszą mu wspaniałe obietnice spotkania ze Zbawicielem. Przed wszystkimi grzesznikami jest zatem stale otwarta brama nadziei. Człowiek nie jest pozostawiony sam sobie i nie musi wielokrotnie i często nadaremnie próbować niemożliwej wspinaczki do nieba. Istnieje bowiem to sanktuarium chwały którym jest najświętsza osoba, Pana Jezusa, gdzie to, co boskie i to, co ludzkie, spotyka się w uścisku, który nigdy nie zostanie rozerwany. Słowo stało się ciałem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Ono napełnia boskością chore serce ludzkości i udzielając jej ducha Ojca, uzdalnia je, by przez łaskę stało się Bogiem.